skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych bezpośrednio wpływa na rozwój poszczególnych samorządów. Dla poszczególnych gmin pojawiła się furtka ułatwiająca dostęp do wsparcia finansowego własnych inwestycji. Takim instrumentem jest stworzenie na danym obszarze zintegrowanego porozumienia terytorialnego. W przyszłym horyzoncie finansowym Unii Europejskiej, czyli okresie planistycznym, jaki Komisja Europejska prowadzi, na lata 2014-2020 przewiduje się szczególne wsparcie dla tzw. miejskich obszarów funkcjonalnych. W nomenklaturze polskiej miało to dotyczyć pierwotnie tylko miast wojewódzkich, to jest w ten sposób ustalone na szczeblu centralnym. Natomiast w województwie pomorskim dodatkowo wyznaczono jako obszary funkcjonalne również mniejsze ośrodki miejskie, w tym Starogard Gdański. Takich ośrodków funkcjonalnych, tak zwanych subregionalnych, jest kilka. Chojnice, Człuchów jako jedna zbitka, Kwidzyn, Lęborg, Malbork, Starogard Gdański, Kościerzyna, Bytów. Oprócz tego jest jeszcze wyróżniony obszar metropolitalny Trójmiasta, czyli to, co w planowaniu centralnym jest zamierzone jako obszar miasta wojewódzkiego, i obszar funkcjonalny Słupska. Jak z tego wynika, Starogard Gdański mieści się w tym obszarze planistycznym. Obejmuje on miasto Starogard Gdański, gminę wiejską otaczającą miasto i gminę Bobową, jako że planista uznał, iż tutaj przepływy i interesy są bardzo duże, w związku z tym jest to obszar, który można wspólnie określić planistycznie. Na spotkaniu konsultacyjnym starostwa zechciały brać udział w przedsięwzięciach, w związku z tym dochodzi czwarty partner, starostwo starogardzkie. W tym zestawie stworzyliśmy na początku lipca zespół, który przygotowuje przedsięwzięcia, które jeszcze przed podpisaniem umowy na prowadzenie regionalnego programu operacyjnego będą przyjęte jako te, które będą finansowane bez postępowania konkursowego. To, co znamy w postaci loterii konkursowej, składanie wniosków wtedy, kiedy jest taki konkurs ogłoszony i oczekiwanie na to, czy będą pieniądze, w jakiej wielkości, ma być zastąpione dla części tematów obejmujących obszary funkcjonalne postępowaniem przed podpisaniem umowy. W momencie wchodzenia w ten okres finansowy będziemy mieli pewność, że te pieniądze już będą w jakiej wysokości. Powstała już lista zadań inwestycyjnych na lata 2014-2020, których realizacja miała być przeprowadzona za pośrednictwem zintegrowanego porozumienia terytorialnego. Pierwszy temat to jest budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim. Mamy przygotowaną koncepcję tego węzła, do tego dochodzą kwestie związane z modernizacją dostępu, czyli modernizację między innymi Alei Wojska Polskiego, to co zamierzaliśmy robić pierwotnie w ramach programu rewitalizacji. Do tego dojdą jeszcze powiatowe, gminne drogi dojazdowe, w tej chwili jeszcze nie potrafimy określić, które trwają na ten temat prace. Temat drugi, też taki składający się z wielu przedsięwzięć, to jest rozwój turystyki wykorzystującej ekologiczne i kulturowe walory obszaru Doliny Rzeki Wieżyca. Mamy przygotowane w Starogardzie zagospodarowanie terenów zielonych. To Państwo wiecie o tym, bo wielokrotnie były te sprawy konsultowane. Oprócz tego chcielibyśmy w tym uwzględnić przebudowę rynku w Starogardzie Gdańskim, też już nie w formie rewitalizacji, tylko dostosowania technicznego, budowę amfiteatru w Starogardzie Gdańskim, zagospodarowanie Doliny Rzeki Wieżyca na obszarze gminy Starogard Gdański, w tym dalszą część rozbudowy Owidza, bo to w tym obszarze się mieści. Rozważamy jeszcze włączenie w to modernizacji hali Agro Kociewia i modernizacji budynku Kina Sokół, jako że wiadomo, że mniej więcej w ciągu roku w Starogardzie powstanie
co najmniej jedno multikino, w związku z tym nasze kino traci na znaczeniu i będzie musiało albo zmienić funkcję, albo zmienić w ogóle sposób funkcjonowania. Trzeci temat to jest uzbrojenie i skomunikowanie strefy przemysłowej przy ulicy Pelplińskiej w Starogardzie Gdańskim. Jest to strefa zaplanowana wcześniej, będąca własnością starostwa i tam starostwo będzie elementem wiodącym. Temat czwarty, budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną w Jabłowie. Jest to temat zgłoszony przez naszych partnerów z gminy wiejskiej. I temat piąty, utworzenie Centrum Informacji Gospodarczej, Centrum Organizacji Pozarządowych i do rozważenia jeszcze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Mamy trochę nieruchomości, starostwo i Urząd Miasta, które chcemy zagospodarować na te pożyteczne cele społeczne. To właściwie tyle. Termin mamy do 13 września. W tym czasie musimy wypełnić sporo rzeczy formalnych, tak żeby można było po 13 września rozpocząć rozmowę z Urzędem Marszałkowskim. Sądzę, że co najmniej kilka z tych proponowanych tematów ostanie się i będziemy mogli w przyszłym okresie finansowym Unii je sfinansować. Sądzimy, że przyniesie to pożytek zarówno jednostkom administracyjnym, jak i mieszkańcom tego terenu.